Dzień dobry Państwu. Witamy dzisiaj na wideokaście, którego tematem będzie Kościół, a uchodźcy z Ukrainy, księdza profesora Waldemara Szczerbińskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy za przybycie. Ja również dziękuję za zaproszenie. I witam też kolegę Marcina Kowalskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No, szanowni Państwo, zaczynamy dyskusję bardzo aktualną na ten moment, czyli w jaki sposób Kościół zareagował i reaguje na tą masę uchodźców z Ukrainy, jak możemy ich, tych uchodźców ocenić i jak się zachowują w Polsce, jak Kościół wobec nich się zachowuje. No to zapraszamy. Panie księże profesorze, prosimy. No, pytanie właściwie jest takie dwuwarstwowe, bo właściwie trzeba by odpowiedzieć, jaki jest w ogóle stosunek Kościoła do uchodźców ogólnie, bo Kościół w Polsce nie istnieje jakoś tak w oderwaniu, czy to nie jest jakaś komórka sama w sobie, tylko działa i w zasadzie jego oblicze jest powszechne, czyli ma szersze oddziaływanie niż tylko w Polsce, tak? Więc stosunek do uchodźców jest wyznaczony na oficjalnym nauczaniu Kościoła i my wiemy, że zarówno obecny papież, jak i poprzedni, bo przecież problem uchodźców nie jest problemem, który się pojawił tu i teraz, tak? On nas teraz dotyka, bo się dzieje za naszą granicą. Więc Kościół w wielu dokumentach się wypowiada, ale nas oczywiście interesuje, jak reaguje Kościół w Polsce. Jak reaguje, co mówi. Tak. I jak możemy myślę, że to nauczanie nie jest jakieś szczególnie wyizolowane, czy jakieś nowatorskie w stosunku do tego nauczania papieskiego, czy tego, który jest do rozpoznania w dokumentach Kościoła. Problem polega tylko na tym, że właściwie punktem wyjścia dla wszelkich rozważań dla Kościoła i dla wspólnot jakichkolwiek religijnych, zwłaszcza chrześcijańskich, jest oczywiście Biblia. I problem... Znaczy, powinna być Biblia. No, powinna być Biblia, ale jest zawsze Biblia, nie? Jeśli chodzi o dokumenty czy oficjalne nauczanie. To, że teologiczny wywód, nawet mój, dzisiaj nie będzie tylko w oderwaniu od tego biblijnego sposobu patrzenia na ten problem, ale on będzie na pewno uwikłany też w te sprawy społeczne i polityczne. Tego się po prostu do końca nie da rozdzielić, zwłaszcza jeśli chodzi o uchodźców. Ale wracając, ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że mimo wszystko i dla episkopatu w Polsce i dla oficjalnego nauczania i mam nadzieję, że dla księży też, punktem wyjścia jest jednak Biblia. Więc dla mnie to jest jasne, że Kościół jest otwarty, zawsze mówi, że uchodźca to jest ktoś, nad kim trzeba się pochylić, kim się trzeba zainteresować, kogo trzeba nazwać też bratem. Czy w wierze to jest inna sprawa. Problem obcego nie jest problemem dzisiejszym. Biblię, gdy prześledzimy, to widzimy zwłaszcza Stary Testament, który oczywiście powstawał w środowisku semickim i tam są wyraźne teksty, które bardzo często mówią, jak chociażby w Księdze Powtórzonego Prawa, mówią, jak się Izraelici zachowywali w stosunku do przybyszów, bo w Biblii raczej nie pojawia się słowo uchodźca, co raczej przybysz. I takim hebrajskim terminem, który aż występuje 93 razy w Starym Testamencie, gdy mowa właśnie, nazwijmy to o przybyszu, czy o uchodźcach, to jest ger, czy gerim. I to jest rzeczywiście dla nas wyjściowe, bo to jest ktoś, kto przebywa na obcej ziemi w charakterze, no kogo? Cudzoziemca. Więc pierwotnie nie należy do danej wspólnoty, do której należał. Więc gdy prześledzimy, to oczywiście różnie na przestrzeni wieków Żydzi się odnosili do obcych i w Biblii mamy to wyraźnie. Ale dla nas, dla chrześcijan, punktem wyjścia mimo wszystko jest jeden jedyny tekst, a mianowicie tekst o sądzie ostatecznym z Ewangelii Mateusza, który mówi, że jednych postawi po prawej, po lewej i będziemy rozliczani z naszego
życia, z naszego odniesienia się do drugiego człowieka, tak? Z naszych czynów. Dokładnie. I tam napisane. Jest wyraźnie napisane, że teoria teorią, nauczanie nauczaniem, ale właściwie sprawdzanie naszej wiary jest nasze postępowanie. Uczynki. Tak jest. Czy nie uważamy, panowie, że Kościół w tej szansie, w tej chwili prowadzenia ogromnej misji społecznej, naszym zdaniem trochę nas zawodzi, bo ludzie, którzy przyjęli uchodźców w Polsce w tak ogromnej masie, sami z siebie, sami się organizując, pokazali przykład, jakie drzemią pokłady w te biblijne w społeczeństwie polskim. No, ksiądz profesor przedstawił taką wizję bardzo, rzekłbym nawet idealistyczną i bardzo taką, która jest bardzo pocieszająca. Bo jeżeli rzeczywiście w takim społeczeństwie jak Polska, w którym ponad tam 95% osób to są osoby ochrzczone, to zawołanie biblijne byłoby wiodące i przewodnie zawsze dla wszystkich uchodźców, no to byłaby to wizja bardzo pocieszająca i bardzo dużo pozytywnego mówiąca o nas. Natomiast pamiętamy sytuację jeszcze sprzed kilku miesięcy, kiedy ponad 2 miliony ukraińskich uchodźców nie przekroczyło polskiej granicy. No i, że tak powiem, będę najdelikatniejszy, to co mogliśmy usłyszeć również z ust wielu ludzi Kościoła, daleko różniło się od tego przekazu biblijnego, który ksiądz teraz przytoczył. Natomiast to, co pan prezes w tej chwili podpowiedział, czyli ta słowo szansa może nie jest do końca słowem chyba takim trafionym, ale na pewno jakaś możliwość, która tkwi w naszym również społeczeństwie i wynika z tego, że ponad 2 miliony ludzi tutaj przybywa, to jest również jakaś możliwość dla Kościoła, który od zawsze, przynajmniej w moim pokoleniu ludzi, którzy gdzieś wchodzili w dorosłość na przełomie lat 80. i 90., jawił się jako instytucja z ogromnym społecznym słuchem, wyczuciem. Wokół Kościoła gromadziło się to życie społeczne i myślę, że gdyby 25 albo 30 lat temu była taka sytuacja, to na przykład w takiej Warszawie to niewielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jako pierwsza zorganizowałaby całościowe, kompleksowe miasteczko dla uchodźców i pokazała nieprawdopodobną sprawność i chęć działania, ale byłby to właśnie Kościół. To na przykład w Bydgoszczy to Wielkie Centrum Pomocy Uchodźców nie byłoby na hali BCTW zorganizowane przez samorząd i miasto, ale byłoby zorganizowane przez Kościół. Natomiast mam takie wrażenie i bardzo mnie interesuje, co ksiądz na ten temat myśli, że Kościół jednak z jakiegoś powodu ten słuch, ten zmysł społeczny trochę utracił i tutaj przy okazji tej sytuacji, którą dzisiaj widzimy, to otępienie słuchu społecznego jest również widoczne. Bardzo długo czekałem na jakiś taki instytucjonalny głos Kościoła w sprawie uchodźców. Bardzo różnie zachowywali się poszczególni księża. Oczywiście były przykłady bardzo takie chwalebne w Bydgoszczy, w jednej parafii, w kościele, który jest już nieczynny. Urządzono na przykład mieszkania dla uchodźców i wielu innych duchownych hierarchów potrafiło jakoś to wzbudzić. Ale ja cały czas nie czuję, tak, że Kościół to traktuje jako taki wielki problem narodowy. To dla Kościoła to nie jest problem narodowy. Dla Kościoła to jest problem tożsamościowy. Pomaganie drugiemu człowiekowi, pozytywne odnoszenie się do każdego człowieka. Przecież chrześcijaństwo na tym się różni od każdej innej religii, że ma się pochylać nad każdym. Nad każdym, nawet nad wrogiem, tak? Miłość nieprzyjaciół przecież jest wyznacznikiem. Oczywiście, że my możemy oczekiwać od Kościoła większego zaangażowania i faktycznie padały takie głosy i w mediach i nawet w takich rozmowach prywatnych, dlaczego nie więcej, dlaczego inni, a na co wy czekacie, a można by było jeszcze to czy tamto. Ale ja sam osobiście, no, pochodzę z diecezji gnieźnieńskiej, też widziałem pewną przestrzeń czy możliwość, gdzie można było od razu coś uruchomić, ale też widziałem te oddolne zachowania księży, gdzie ich nikt nie musiał namawiać, nie musieli czekać na jakiś dekret czy na rozporządzenie. Sam widziałem, jak gdzieś jakieś salki stały, czy domy, które były już, no, nie chcę powiedzieć opuszczone, ale niewykorzystane, gdzie wziął pędzel i malował sam ściany, gdzie organizował materace, gdzie sam jechał na granicę i naprawdę takie oddolne zachowania instytucjonalne, parafialne bym powiedział, były. Caritas również. Ja myślę, jeśli nie było tak nagłej, od razu instytucjonalnej ze strony Kościoła wielkiego zaangażowania czy wejścia w ten problem,
to nie jest to zresztą moja teza, ale faktycznie po tym dłuższym czasie można to zaobserwować. Do tej pory nam, Polakom i Kościołowi w Polsce, towarzyszyła zawsze idea pomagania na odległość. Mhm. Tak? Mam tu na myśli misję. Od czasu do czasu organizowaliśmy, są struktury misyjne w parafiach, w diecezjach i tak dalej. Zbieraliśmy paczki. To było takie od czasu do czasu przebudzenie, tak? Łatwiej pomagać komuś, wysłać paczki. Czy, niż osobiście nim się zająć. Tak, czy nawet pieniądze, tak? I ta idea pomagania na odległość nam się udawała. I tak byliśmy zorganizowani. Dlaczego zatem nie mogliśmy się przestawić od razu? No, próbowałem się nad tym też pochylić i doszedłem do wniosku, że w porównaniu na przykład do Włoch, Niemiec czy Francji, nie mieliśmy wypracowanych i sprawdzonych takich struktur i systemów przyjmowania i integrowania obcych. Mhm. Naprawdę nie. Bo do tej pory, no, Syria, prawda? Kościół naprawdę był zaangażowany, Caritas, w pomaganie Syrii i to nie jednorazowo, tylko wyłoniła się pewna struktura i ciągle tam jest. Ale to są wszystko pomaganie dla tych, którzy nie są u nas, tak? A może, proszę księdza, po prostu kilka okazji zmarnowaliśmy ku temu. Jak była szansa, żeby przyjąć to jest uchodźców. Następna sprawa. Ja wiem, następna ale, sprawa. Ale, są... ale chcę powiedzieć, że my po prostu nie umieliśmy chyba od razu się tak skrzypnąć, tak? Nasze struktury były nastawione czy przyzwyczajone do pomagania komuś na zewnątrz. To po pierwsze. Po drugie, Kościół rzeczywiście w Polsce też był przyzwyczajony, czy w ogóle my Polacy byliśmy przyzwyczajeni do pewnej jednorodności, tak? Dlaczego tak było? No można to socjologicznie wytłumaczyć, no granice były zamknięte, my w komunie się wychowaliśmy, u nas raczej obcokrajowców za wielu nie było. Stworzyliśmy sobie taki mit, że nasz kraj jest jednorodny. I, no, ale byliśmy też dla Związku Radzieckiego strefą buforową, jednolitą narodowościowo, aby można było ten obcy element bardzo łatwo wychwycić. To były czasy po II wojnie tak, światowej. Ale to były naprawdę jednostkowe rzeczy. Ja sam pamiętam, tak, jak zobaczyłem kogoś, który wyglądał inaczej chociażby. Zwracał uwagę natychmiast. Tak, to budziło we mnie jakieś zdziwienie nawet. Ale teraz, mamy sytuację, gdzie oczywiście ta misja Kościoła i nas, chrześcijan, jest realizowana, bo Polacy się tu realizują i sprawdzają, ale jest to pomoc bliźniemu, ale również ewangelizowanie i jest ogromna szansa ewangelizować tą masę, która przyjechała z Ukrainy, która w dużej części jest niewierząca, bo bez powrotu Ukrainy do korzeni to społeczeństwo na nowo się nie zbuduje, to jest niemożliwe. Jest ogromna szansa dla Kościoła i dla nas, żeby to próbować w jakiś sposób realizować. Poza tym, co się wydarzy na pewno w najbliższych miesiącach, to ogromne napięcia, konflikty i tu Kościół ma ogromną szansę, żeby pomóc temu społeczeństwu, które przyjęło ich tak gremialnie do swoich domów, po swoich dach, te problemy rozwiązywać, bo one będą narastały na miesiąc, z tygodnia na tydzień. Więc to bardziej jesteśmy jeszcze przed tym problemem, niż możemy w zasadzie krytykować, czy mówić, a nie zrobiłem tego, a nie zrobiłem tamtego. Nie szkodzi, bo tych rzeczy do zrobienia będzie ogromnie dużo. No, ale gdyby ksiądz mógł troszeczkę właśnie poszerzyć ten wątek, o którym tutaj pan prezes powiedział, czyli ten wątek dotyczący jakby wiary tego społeczeństwa, które do nas przyjechało. Panie redaktorze, zbyt formalnie. Marcin, tak. Rafał. Kto do nas przybył? Nie, oczywiście, że tak. Być może tytuł księdza profesora mnie tak sformalizował. Tu właściwie były takie dwie intuicje ze strony Rafała, bo jedna intuicja była, że rzeczywiście to jest szansa nie tylko że my dajemy szansę, prawda? My jesteśmy dla nich darem, bo my im pomagamy, tak. Ale nie wiem, czy panowie zauważyli, że tak się stało opatrznościowo, że właściwie jak ta wojna wybuchła, nie mówię o 2014, tylko teraz, to właściwie to się zbiegło z rozpoczęciem postu. Świetnie. I ja sam, gdy mówiłem kazanie na Wielki Post, się zastanawiałem, co w tym roku powiedzieć. I właściwie nie miałem żadnego dylematu. Mówię, no Pan Bóg daje znaki czasu, nie? Zawsze pierwsza niedziela, proszę zauważyć, jest zachęcanie ludzi,
ze strony Kościoła do tego, żeby podejmowali praktyki wielkopostne, jakie modlitwa, post, jałmużna. I co tu dużo czekać? Przecież jałmużna się sama prosiła teraz, tak? I nawet jeśli człowiek nie byłby specjalnie nastawiony na jakieś wielkie zaangażowanie w sensie strukturalnym, to każdy z nas jest wielkim pośle powołany. Po co ja mam teraz szukać właśnie kogoś w Afryce, prawda? Albo, no, że tak powiem, mi to spada z nieba, prawda? Ja mam już pomysł, ja wiem... Jak pomóc. Tak, pomóc. I pamiętam, byłem zaskoczony, tu mi świeccy rzeczywiście po nosie dali i jak w trakcie dyskusji jedna z moich koleżanek, która ze mną pracuje, notabene z Bydgoszczy pochodzi, powiedziała rzecz niesamowitą, że oni po wyjściu z kościoła z dziećmi postanowili, że będą 1/3 swoich zarobków przeznaczać w Wielkim Poście i jak się da, to może i później właśnie na pomoc tym uchodźcom z Ukrainy. Codziennie będą się rano modlić i wieczorem, jak się da, rano z całą rodziną, czego wcześniej nie robili w ogóle. A po trzecie, nakładali sobie post, ale taki konkretny. Nie kupują sobie nic, bo wszystko na razie mają, odmawiają sobie pewnych rzeczy i oni wiedzą, po co to robią. Ja powiem szczerze, że byłem zamurowany, tak? Bo chyba tędy powinniśmy iść. No Wielki Post właśnie po to jest. To tak a propos, że to jest szansa dla nas, tak? Bezwzględnie, bezwzględnie. To jest szansa dla nas. A druga szansa, taka misyjna, oczywiście, że my robimy, pomagamy tym uchodźcom, którzy są z Ukrainy bezinteresownie, nie pytamy, czy on jest wierzący, czy niewierzący, czy on jest z Kościoła prawosławnego, czy unickiego, ale faktycznie, bez względu na przynależność, czy nawet jeśli ktoś jest niewierzący, nasza postawa Polaków już ich zachwyca. Cokolwiek byśmy my nawet o tym myśleli. Ukraińcy sami to artykułują, zachwyca cały świat i ja bym chciał, żebyśmy to świadomie przeżywali jako świadectwo wiary. Niekoniecznie trzeba przecież od razu dyskutować na tematy teologiczne, ale jak misjonarze jadą do Afryki czy gdziekolwiek, to nie zaczynają od głoszenia Ewangelii, tylko od budowy szpitala, od zakładania szkoły. Świadectwo wiary, słowa uczą, przykłady pociągają, to jest stara zasada. I ja myślę, że to jest szansa dla Kościoła, bo jak ci ludzie się pytają, patrzą, to czy oni to głośno powiedzą, czy nie, na pewno zastanawia się, dlaczego my tak robimy. I ja bym chciał, żeby to wynikało nie tylko, bo mam nadzieję, że z ogólnego człowieczeństwa to wynika. Mam nadzieję, tak? Bo przecież nie tylko pomagają chrześcijanie czy katolicy, ale wszyscy. W ogóle. Tak, ale chciałbym, żeby u ludzi wierzących była pogłębiona jeszcze motywacja wynikająca z naszej religii, tak? A dodatkowo, faktycznie, jeśli nam zależy na tym, żeby głosić Ewangelię, to niekoniecznie trzeba od razu słowem. Każdy może po prostu przez przykład i świadectwo sobie, oni będą się pytać i mówią, może to rzeczywiście jest dlatego, że żyją Ewangelią. Chciałbym, marzę o tym. Nie wiem, czy tak jest. Pewnie dla wielu tak jest. Ale również byśmy, jeżeli mamy tą okazję i Ciebie gościć na tym wideokaście, to chcielibyśmy również w jakiś sposób spowodować, żeby Kościół bardziej się otworzył na świeckich i dał im szansę większej współpracy ze sobą, otwartości swoich instytucji, swoich obiektów, którymi dysponuje, posłuchania różnych rozwiązań ze strony świeckich. Niech ta otwartość spowoduje bliższy, lepszy kontakt, żeby był lepszy kontakt i większa ta świadomość i ten instynkt społeczny, o którym ty mówiłeś, tak, który był tak silny w Kościele, naszym zdaniem teraz on bardzo maleje. I jest jeszcze inny temat, pewnie bardzo szeroki, który byśmy, jeżeli Państwo pozwolą, na następnym wideokaście dłużej o tym porozmawiali, czyli zapowiedź kolejnego odcinka w tej tematyce, to jest związek tronu z ołtarzem, który jest bardzo ważny, w jaki sposób on negatywnie wpływa na budowanie tej masy wiernych, którzy będą podążali czy za Chrystusem, czy za kapłanem. To, co się dzieje w tej chwili w Rosji
prawosławny jest po prostu okropnym, tragicznym przykładem. Ale świetnie pokazuje, że my też możemy wyciągnąć z tego wnioski. I Kościół również może z tego wyciągnąć wnioski. No tak, to rzeczywiście było dla mnie zaskoczenie. Może zanim przejdziemy do tego zagadnienia temat. Właśnie, chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście uchodźcy, którzy do nas przyjeżdżają, my mamy dawać im świadectwo bycia człowiekiem, human being, albo bycia chrześcijaninem, takim konkretnym, porządnym, to jest fakt, ale bez względu na jego przynależność religijną, czy nawet brak, bezreligijność, bo do każdego dobry czyn przemawia i nasza motywacja jest naprawdę bardzo ważna, a u chrześcijanina powinna ona być pogłębiona, wynikająca nie z tylko z przyczyn naturalnych, tak, że my się wzruszamy, czy czujemy jakąś solidarność, tylko po prostu z wiary. I myślę, że my podwójnie jesteśmy niejako zobowiązani do tego. To raz. Ale musimy wiedzieć, że ci, co do nas przyjeżdżają, to też nie jest monolit społeczny. Tak? I pod względem religijnym oni też są zróżnicowani. Mentalnościowym, religijnym. Tak, zawsze się mówiło, że na przykład przez wiele wieków, i taka była prawda, jest prawda historyczna, religia od samego początku w Polsce też była elementem unifikującym. Tak? Nawet historycy mówią, że dlatego został przyjęty chrzest Polski, no, żeby te plemiona... Zunifikować tak, państwo i tak, wspólnotę jako i tak. Rzeczywiście religia może stanowić i w wielu przypadkach stanowiła element unifikujący. I tak było też na Rusi. Tak, chrześcijaństwo też było elementem, który, ale okazuje się na przykład, że ten konflikt, który teraz wybuchł na Ukrainie, stał się zarzewiem kolejnego podziału i tym zarzewiem jest właśnie religia. Dlaczego? Bo jeżeli Ukraina była jedną z republik radzieckich, to wiadomo, że tam prawosławie, które się rozwijało czy w taki czy inny sposób, ale w każdym razie istniało, ono było podporządkowane cerkwi moskiewskiej, czyli patriarchatowi moskiewskiemu, który już nie chcę tutaj, bo to jest właśnie na następny temat. Uwikłany zawsze we władzy. Tak było za cara, tak było za Związku Radzieckiego i tak jest za Putina. I moi drodzy, to powoduje, że społeczeństwo nowe, bo przecież Ukraina jest stosunkowo młodym teraz państwem, ta współczesna, również szukało pewnych elementów tożsamościowych, tak? Więc tym elementem była oczywiście dla nich religia, ale zauważcie, że oni dążyli do tego, żeby także w sensie religijnym uniezależnić się od Moskwy, bo widzieli, że no, ta cerkiew moskiewska jest też pewnym narzędziem w rękach Rosji. Narzędziem władzy. Tak, a wiadomo, że oni mieli swoje parafie, swoich księży, no struktura. Tak? I mają do dziś. I do dziś. Całej Ukrainy. I zauważcie, że problem był taki, że z władzy państwowej ukraińskiej bardzo zależało na tym, że właśnie powstał autokefaliczny kościół prawosławny. Tak? Czyli niezależny od Moskwy. Oczywiście było to bardzo skomplikowane. Wiadomo, że Moskwa i patriarcha moskiewski to torpedowali w każdym zakresie, ale w końcu się udało. Tylko zauważcie, to nie było tak, że jak patriarcha Konstantynopola dał ten topos, bo to się tak nazywa, czyli uznał tą niezależność autokefalii kościoła ukraińskiego, to faktycznie wszyscy Ukraińcy przeszli. Nie, znowu część i przypuszczam, że ta wschodnia została przy cerkwi moskiewskiej, a część z radością przeszła do cerkwi ukraińskiej. Tak, i to dotyczyło zarówno świeckich, jak i duchownych. Tak? Natomiast zauważcie, to 2014 rok bardziej jeszcze to pogłębił, ale zobaczcie, co się teraz stało. Mówię o ostatnich dniach. Po tych wystąpieniach Cyryla, tego moskiewskiego i tych w ogóle na Syberii wielu takich, którzy po prostu głoszą nie Ewangelię, tylko antyewangelię, bo tu szkoda nawet analizować, bo to jest po prostu jakieś szataństwo z ich strony. Ale zauważcie, że nawet ci, którzy należeli w Ukrainie do tego kościoła rosyjskiego uciekają, odchodzą, uciekają do kościoła ukraińskiego, tak, albo widzą, w ogóle od kościoła. Bo widzą, że nie tędy droga. A poza tym, jeżeli ktokolwiek, czy to prawosławny, czy protestant, czy katolik, czyta Biblię, no to tam się nie może dopatrzyć tych tez, które stawia cerkiew moskiewska. Ale to jest też właśnie znak, żeby nie rozwijać dalej tego wątku, bo do niego, jak wrócimy. Rafał mówił, wrócimy.
faktycznie jest, że religia dla wszystkich społeczności była, jest elementem tożsamościowym. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to niech popatrzy na byłą Jugosławię, tak? Tak. Religia była drugorzędnym niby problemem, a później jak konflikt wybuchł, okazało się, że podział religijny stał jest się kluczowy. Tak, kluczowy i mordowali się wzajemnie. Dokładnie. To jest element tożsamościowy pozytywnie i negatywnie. Tak, ale... mnie natomiast raduje, jeśli Rafał pozwoli, mnie natomiast raduje, że Polacy, mimo że jak to mówimy, w większości katolicy, tak, że w ogóle nie mają z tym problemu. Tak mi się wydaje, że to są prawosławni. Mało tego. Nie zadajemy tego pytania, kiedy. Tak, ale przychodzą do dokładnie. Nas uchodźcy. Prawda, to nie jest. Chociaż wiemy dobrze, że dialog z cerkwią, w ogóle z prawosławiem, nie jest łatwy. Mhm. Ze względów również historycznych. Ale proszę zwrócić jeszcze uwagę na jeden wielki problem, który myślę, że ta sytuacja generuje, o charakterze religijnym. A mianowicie, że ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, również spotykają się z możliwością taką, że mogą swoją religijność uskuteczniać, jeśli tylko chcą. Bardzo mnie ucieszyło spotkanie Bartłomieja I z arcybiskupem Gądeckim. Nie wiem, czy panowie to widzieli. I ze strony arcybiskupa Gądeckiego rzeczywiście padło stwierdzenie, w ogóle było to ważne spotkanie i bardzo się cieszę, że do niego doszło, że w ogóle przyjechał do nas. Przecież u nas prawosławie nie podlega Konstytucji, tylko do tej pory formalnie jeszcze, chociaż się zastanawiają, Moskwie. No. Więc to, że on przyjechał tutaj, to już samo w sobie jest pewną wartością, ale zauważcie, arcybiskup Gądecki obiecał, złożył deklarację, zapewnił, że nie tylko Kościół w Polsce będzie pomagał, prawda, prawosławnym uchodźcom z Ukrainy, w sensie materialnym, ale też otoczy ich opieką duchową. Tak. To naprawdę, to mogło uwadze komuś ujść, ale Kościół otwiera swoje kościoły, tak? To jest naprawdę ewenement, tego nie było do tej pory. No to jest ewenement historyczny. Każdy sobie tam miał swoje te budynki i my, prawda, jak się odwiedzaliśmy, to na zasadzie raz w roku, jak był jakiś tam dzień dialogu, czy... Więc mogą, poszukuje się przestrzeni, poszukuje się duchownych, prawda, którzy mogą w tym uczestniczyć. Mało tego, moi studenci, a mamy ich sporo z Ukrainy, teraz właściwie na zajęcia nie chodzą. Nie dlatego, że nie chcą, tylko po prostu są rozchwytywani. Takie jest zapotrzebowanie na tłumaczenie, pomaganie. Tak, na pomaganie, więc oni rzeczywiście... Bo oni pełnią rolę osób, które rozumieją mentalność zachowania ukraińskie i rozumieją mentalność zachowania polskie. Czego my musimy się nauczyć, aby uniknąć ogromnych rozczarowań, które są przed nami. Wzajemnych rozczarowań. I warto, no może kolejny odcinek, ale również byśmy tutaj ciebie i sprowokowali i poprosili, żebyś się nad tym zastanowił i na kazaniach swoim wiernym tłumaczył, jak mamy patrzeć i rozumieć tych Ukraińców, ich zachowania. Ależ Rafale, ja to robię. No, dziękuję. Rafał nie był na kazaniu. Na moim profesor. Ale faktycznie to, ale co to Rafał mówi, to jest doskonałe. To jest jak mamy ważne. Ich rozumieć, tak. Żeby z praktycznego punktu widzenia uniknąć rozczarowań i nie denerwować się na ich zachowania, które dla nich będą zupełnie normalne, a dla nas będą nie do przyjęcia. I vice versa, musimy też spróbować zrozumieć, jak mamy wobec nich postępować, żeby to nie było odbierane w sposób tak, dla nich tak, to jest bardzo ważne. Wrogi bo oni wręcz, będą nie? też nas, w cudzysłowie, rozczarowywać, bo my się spodziewamy pewnych zachowań czy jakiejś zwrotności w tym wszystkim, ale to nie o to chodzi. Ale gdy już jesteśmy przy wątku tym, ci Ukraińcy, to nie jest tak, że oni się pojawili i wcześniej nie było przed wojną, tak? Część już była. Nasz Instytut Kultury Europejskiej jest naznaczony obecnością Ukraińców przynajmniej od prawie 15 lat. Przecież sam jesteś zaangażowany, no może od 20, ale od 15 na pewno. Kiedyś byli Rosjanie, teraz Rosjan nie ma. Sam Rafa, byłeś świadkiem i tu gościłeś nawet studentów i z Ukrainy, i z Litwy, i z Rosji, nawet z Irkucka. Myśmy wiele lat wspierali studentów polskiego pochodzenia, dostawali od nas stypendia. Ale co jest wartością z tego wynikającą? Ukraińcy, Rosjanie, że my przygotowywaliśmy ich też mentalnie, żeby oni nas zrozumieli, prawda?
I ci studenci rzeczywiście otworzyli się na zupełnie inną perspektywę. To, że oni u nas studiują, mają z nami zajęcia, mają inne pokazanie pewnych problemów. To jest bardzo ciekawe. Pamiętam, jak jedna Ukrainka pisała u mnie pracę na temat Bogdana Chmielnickiego. I ja oczywiście wiedziałem, że to jest postać dosyć kontrowersyjna, ale właśnie dlatego ta praca była, bo Bogdan Chmielnicki jako postać w narracji historycznej i w narracji literackiej, ukraińskiej i polskiej. To była taka prawda porównawcza. Ale to nie chodziło o to, że my nie wiemy, jakie są narracje, tylko chodziło mi o to, że ona, jak to pisała, sama sobie uświadomiła, że narracja ukraińska jest zupełnie inna niż taka, i żeby ona zobaczyła, czymś innym są źródła historyczne, a czymś innym, prawda, literatura po polskiej i ukraińskiej stronie. Ja myślę, że tędy jest droga i to jest dla nas też okazja, żebyśmy my przez te kontakty, które z nimi mamy, też zmieniali na wstawienie o sobie. Pozwolę sobie, jeśli panowie... Już ogniem i mieczem mogło ją zszokować. Tak, na jeszcze jedną prywatę. I właśnie ta studentka z Ukrainy, w pewnym momencie ja ją zapytałem, a skąd jesteś? I ona mi odpowiada, że z Iwano-Frankowska. Ale później zobaczyła, że chyba nie za bardzo się orientuje, gdzie to leży, i mówi: w Stanisławów. A ja mówię: a to już jestem w domu, przecież moja mama ze Stanisławowa. I tak sobie pomyślałem, jakie to koło zatoczyło. A dlaczego? Właśnie dotykamy następnego problemu. Moja babcia, która stamtąd pochodzi, mój dziadek i rodzeństwo mojej mamy i moja mama, no niestety uciekali przed Ukraińcami bardzo, tak? No i to wszyscy to wiedzą, no to nie tylko na Wołyniu, ale w wielu miejscach. I pewnie dla mojej babci byłoby to zadziwione, co się teraz dzieje, prawda? Nasze postawy. Słowa Ukrainie, gdyby usłyszała. Tak, ale ja się cieszę, ja nie mam z tym żadnego problemu, chociaż znam to dziedzictwo swojej rodziny i tak dalej, że się tego nie wyciąga, aczkolwiek zdarzają się przypadki. I mam nadzieję, że bo gdy będziemy sobie tak nawzajem teraz wyciągać, prawda, pretensje historyczne, no, między Niemcami, Rosjanami, Czechami i tak dalej, to... Nie, to idziemy do porozumienia. Tak. I do wzajemnego nie zrozumienia. Chodzi o to. Ja ciągle mówię, nam, mam nadzieję, nawet jeżeli ktoś do kościoła nie chodzi, to jednak ma tą mentalność chrześcijańską, towarzyszy idea przebaczenia mimo wszystko. Ale tak? Ksiądz tutaj Chmielnicki... dotknął sedna, tak? Ten okrzyk, ta sława Ukrainie, który dzisiaj jest w całej Polsce, widoczny wszędzie na billboardach i tak dalej. Ja pracowałem trochę przy filmie Wołyń i pamiętam ten okrzyk sława Ukrainie, który znaczył dla Polaka coś zupełnie innego. Jak słyszał sława Ukrainie, herojom sława, to po prostu chował się tam, gdzie pierwszy. Ale anegdotycznie również możemy zakończyć, że powstanie Chmielnickiego było również spowodowane tym, że polski szlachcic mu porwał żonę i on przez polskie sądy nie mógł jej odzyskać. No oczywiście, że można tak anegdotycznie zakończyć, ale prawda też jest jeszcze taka. Na koniec ja bym chciał jedno zdanie powiedzieć. Mój ulubiony, żydowski zresztą, filozof, gdy Joshua Heschel, gdy rzeczywiście działy się różne rzeczy dotyczące prześladowań, pomocy innym, zwłaszcza czarnoskórym w Stanach Zjednoczonych, ale też Żydom w Europie, którzy tamci nie pamiętają, nieważne, były różne konteksty, powiedział, że w takich sytuacjach, jak robimy refleksję, to musimy pamiętać o jednym. Że tylko niektórzy są winni tej sytuacji, ale wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. I z tej odpowiedzialności ma wynikać nasza postawa pozytywna i mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy są w jakiś bardziej czy mniej wierzący, jest to zupełnie oczywiste, zrozumiałe. A jak nie, no to zachęcam do lektury tego tekstu o sądzie ostatecznym. Nie ma lepszej zachęty do tego, żeby... Doskonałe zakończenie. Nawet jeśli na to, po ludzku nie mamy na to ochotę, to jesteśmy do tego zobowiązani w sensie religijnym. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do następnego zobaczenia. Prosimy o komentarze. Zachęcamy do uwag pod tym tekstem, pod tym nagraniem, które odsłuchacie. I prosimy o oglądanie i słuchanie kolejnych. Dziękujemy. Do widzenia.